Znajdujemy się w Starogardzie Gdańskim i przed chwilą spotkaliśmy się z władzami tego miasta i zapytaliśmy o to, jak chce być miasto pozycjonowane. Okazuje się, że miasto wcale nie chce wychodzić na zewnątrz. Twierdzi, że nie uda mu się pozyskać wielkich inwestorów zewnętrznych, ani też nie ma odpowiednich atrakcji turystycznych, aby ściągnąć tu turystów. Zależy temu miastu przede wszystkim na tym, aby tu mieszkańcom mieszkało się dobrze, aby chcieli tutaj kupować mieszkania, aby chcieli tu wysyłać dzieci do szkoły, natomiast żeby pracowali chociażby w Trójmieście i dojeżdżali tam do pracy, a tu aby płacili podatki i tu aby mieszkali na co dzień. Czy jest to dobre rozwiązanie? Pewnie okaże się z czasem. Wyścig miast o to, które najlepiej wykorzysta swoje walory, pozyska turystów i inwestorów trwa, wygrają te, które będą w tych działaniach najbardziej skuteczne i najbardziej wytrwałe.